Ostatni domowy mecz Brukwetermanki nie ciesza w tym sezonie. Fortuna pierwszej lidze i wygrany potężnie, bo aż 6 do 1. Gratulacje Wojtek, Jakubik z nami. Dziękuję. Wojtek, od pierwszych minut przyjemnie się patrzyło na tę drużynę. Prowadziliście grę, zdyktowaliście swoje warunki. No myślę, że tak to powinno wyglądać częściej, ale to zwycięstwo na pewno na pewno bardzo cieszy. No, na pewno cieszy, no bo to już ostatnia, ostatni mecz domowy w tej rundzie, no i. Mi się wydaje, że to był nasz naj, najlepszy mecz w całym sezonie. Zdecydowanie. I to cieszy i daliśmy chociaż trochę kibicom radości, mi się wydaje, bo ogólnie no, ten sezon nie był udany trzeba powiedzieć wprost, że na papierze nie byliście faworytami tego meczu, ponieważ zapewnione już jest utrzymanie w lidze. Przyjechał zespół z tychów, który walczy cały czas o baraże do PKO BP Ekstraklasy, więc wydawać się mogło, że to im powinno bardziej zależeć na tym zwycięstwie, a tak naprawdę od pierwszych minut kontrola z waszej strony. No dokładnie, no tak naprawdę cały mecz pod kontrolą. ale to nie oznacza, że nawet jak drużyna jest w barażach, to na mnie zależy, zawsze gramy o zwycięstwo i tak, zawsze jesteśmy zmotywowani, żeby wygrywać i to cieszy. No i tyle. Na 5-1 ładujesz bardzo ładną brameczkę. E, opisz swoje uczucia, jakie ci w tej akcji towarzyszyły. No, na pewno dobrą, dostałem piłkę od Kuby Nowakowskiego. I od, od razu w ciemno widział, że biegam za plecy. No, wyprzedziłem obrońcę i później ściąłem do środka. No i po długim, po ziemi bramka. Cieszy, cieszy bramka. Na koniec rundy u siebie, ale jeszcze jeden mecz zostaw więc Co no właśnie? Zostawić. Nie zapominamy o tym, bo to nie jest koniec sezonu, tylko ostatni domowy mecz. Jedzie się do Krakowa i Wisła chyba ma się czego obawiać, bo Wisła w podobnej sytuacji, co dzisiejszy rywal, też musi wygrywać, żeby znaleźć się w, w tych barażach. a wy już tak naprawdę na luziku, można powiedzieć, jedzie się do Krakowa. No. Wiadomo, idziemy na luziku, mamy pewne już to utrzymanie, ale jak mówiłem, będziemy grać o zwycięstwo ja w każdym meczu. Co leci w szatni dzisiaj? Jakiej muzyki słuchacie po takim zwycięstwie? Wszystko leci. Radosne piosenki na pewno. Gratulacje raz jeszcze. Dziękuję bardzo Wojtek Jakubik. Dziękuję bardzo.